Wiadomości z Małopolski. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, Szanowny Panie Premierze, Wszyscy dostojni goście. Tradycyjny grzecznościowy zwrot powitalny kieruję do wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystej sesji. Moi drodzy, ja również bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego. W sposób szczególny witam pana premiera Jerzego Buzka i jednocześnie dziękuję panie premierze za bliskogodzinną, miłą rozmowę w Brukseli, w pana biurze i przyjęcie zaproszenia na realizację na dzisiejszą uroczystą sesję. Słów brakuje również, żeby podziękować za to wystąpienie. Ja oczywiście w związku z tym jestem w trochę trudnej sytuacji, ale Bogu dziękować będę mówił o trochę innych kontekstach. <grystanie> Szanowni Państwo, 7 listopada 1998 roku właśnie w sali senatorskiej zamku królewskiego na Wawelu odbyły się, jak już było wspomniane, pierwsze obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dzisiaj wszyscy świętujemy srebrny jubileusz samorządu Województwa Małopolskiego. Traktując to spotkanie jako okazję do podsumowania, ale też okazania wdzięczności i przekazania podziękować wszystkim, którzy w ciągu tych lat byli zaangażowani w pracę na rzecz naszej małopolskiej wspólnoty. Pozwólcie Państwo, ale Chwila takiej osobistej też refleksji. Miałem zaszczyt być w gronie tych 60 radnych, którzy tworzyli Sejmik Województwa pierwszej kadencji w latach 1998-2002. Jednocześnie od 1999 roku sprawowałem także funkcję sekretarza powiatu nowosądeckiego, jednego z największych w naszym województwie. Mogłem więc obserwować, ale też bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu dwóch nowych rodzajów samorządów. Było to duże wyzwanie i jednocześnie niepowtarzalne doświadczenie. Ale byłem też, Szanowni Państwo, szefem kampanii wojewódzkiej akcji wyborczej Solidarność. Nie tylko byłem obserwatorem, ale również w pewnym sensie. Małym trybikiem, co prawda, panie premierze, ale również realizatorem tego wielkiego projektu pod nazwą Akcja Wyborcza Solidarność. I pewno dlatego też, panie premierze, między innymi tak miło było rozmawiać wtedy w Brukseli i wspominać tamten okres wspólnej pracy. Przywołałem to, szanowni państwo, dlatego, aby w pewnym sensie uzasadnić kolejne zdanie, kolejną ocenę. Moi drodzy, myślę, że bilans tych 25 lat pozwala nam patrzeć na minione ćwierćwiecze z ogromną satysfakcją, bo mam takie pełne przekonanie, że Małopolska dobrze wykorzystała ten czas o skali zmian, jakie zaszły w tym czasie, ale też o skali dzisiejszej działalności samorządu województwa małopolskiego może świadczyć porównanie pierwszego i obecnego Budżetu województwa mam nadzieję, że pani skarbnik, która towarzyszy nam od samego początku aż po dzień dzisiejszy, potwierdzi te kwoty, które ja tutaj zaraz przywołam. W 1999 roku wydatki naszego województwa wyniosły na koniec roku nieco ponad 261 milionów złotych. <gryw> Pan premier się uśmiechnął. <gryw> tak było rzeczywiście. Natomiast plan wydatków naszego województwa w 2024 roku to ponad 2 miliardy 900 milionów złotych. Oczywiście realizacja będzie dużo, dużo więcej, ponad 3 miliardy. Moi drodzy, to pozwala nam uświadomić sobie, że przeszliśmy naprawdę długą drogę. Naprawdę przeszliśmy drugą, długą drogę. Ponad dziesięciokrotnie zwiększony w tym czasie budżet na realizację przecież konkretnych zadań. Wysoki sejmiku, wielce szanowni, dostojni goście. Podczas swojej homilii w 1999 roku Święty Jan Paweł II Wielki, przypomnę patron województwa małopolskiego, kanonizował w Starym Sączu błogosławioną Kingę, stawiając ją nam za wzór do naśladowania. A w 2007 roku została ustanowiona patronką Samorządowców polskich. Dlatego też w czasie dzisiejszej uroczystej sesji, a raczej na początku, w 25. rocznicę utworzenia Województwa Polskiego, otrzymaliście Państwo statuetki świętej Kingi w takim szczerym, gorącym podziękowaniu za Wasz wkład w rozwój naszej samorządności regionalnej. Pragnę dzisiaj także przekazać słowa najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy w ciągu tych lat w zarządzie województwa i w małopolskim Sejmiku pracowali na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Państwa zaangażowanie, doświadczenie i codzienna praca przyczyniły się do przemiany naszego regionu. Niech zostanie w naszej pamięci wspólnotowej także wdzięczność dla tych, których nie ma już wśród nas. Ale którzy pozostawili w historii Małopolski i samorządu regionalnego wiele dobra, szlachetnych inspiracji oraz wiele zrealizowanych projektów. Dziękuję także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym na przestrzeni tych lat we współpracę z samorządem województwa. Bez państwa, bez tej rozrastającej się sieci współdziałania i wzajemnych relacji trudno by było nam zrealizować wszystkie ambitne plany i zamierzenia, które zapisywaliśmy w naszych dokumentach strategicznych. Dziękuję również wszystkim instytucjom, jednostkom organizacyjnym i pracownikom województwa małopolskiego. Jesteście Państwo w swoich dziedzinach współtwórcami sukcesu Małopolski. Szanowni Państwo, wspominając to, co za nami, chcę jednocześnie dzisiaj życzyć samorządowi Województwa Małopolskiego, wszystkim osobom, które są obecnie i będą w przyszłości zaangażowane w jego pracę, żeby dorobek i doświadczenie minionych lat służyły nadal w pracy na rzecz naszej małopolskiej wspólnoty. Małopolska zasługuje na kolejne sukcesy. Niech kapitał minionych kadencji pozwoli te sukcesy wzmacniać i rozwijać w kolejnych latach. Bardzo dziękuję za uwagę.